Cytując kultowe słowa ziemniaka sprzed lat, widok trzech monitorów idealnie ułożonych obok siebie zmienia człowieka. Jednak temu obrazkowi sporo brakuje do ideału. Poza tym, mimo że ten odcinek jest o monitorze, to żaden z tutaj widocznych nie jest jego głównym bohaterem. Stojący na środku laptop to Dell Latitude E6430. Za czasów akademickich był on moim głównym komputerem przez wiele lat i to właśnie na nim montowałem swoje pierwsze filmiki na tym kanale. Liczne zarysowania na obudowie oraz podklejana taśmą ramka matrycy świadczą jedynie o tym, że był solidnie wykorzystywany w boju. Jednak ze względu na błyszczącą 14-calową matrycę o rozdzielczości 1366x768 pikseli, praca na nim nie była do końca wygodna ani przyjemna dla oczu, dlatego aby usprawnić swoją pracę, postanowiłem rozbudować swoje stanowisko pracy o dodatkową powierzchnię roboczą. Kolejnym monitorem był Dell E1910F. Monitor ten posiada już matową matrycę LCD w technologii TN. W porównaniu do laptopa miał już o 5 cali więcej, czyli 19. Jego największą wadą, jak dla mnie, było wtedy to, że nie miał on pełnego Full HD. Miał bodajże chyba 1440x900 pikseli. Także no, nawet filmy oglądane na YouTubie w 1080p nie były do końca ostre. Jeżeli chodzi o wyjścia wideo, to laptop ten obsługuje zarówno złącze D-Sub w standardzie VGA, jak i złącze HDMI. Jednak ten monitor od Della nie obsługuje złącza HDMI, dlatego przez bardzo długi czas korzystałem ze złącza właśnie VGA, który pozwala na przesył sygnału analogowego. Z tego, co się próbowałem dowiedzieć, to działało to mniej więcej na takiej zasadzie, że sygnał cyfrowy wychodzący z laptopa, a dokładniej z karty graficznej, był przerabiany na sygnał analogowy, przesyłany do monitora i tam ponownie był konwertowany na sygnał cyfrowy. Takie podwójne przetwarzanie sygnału potrafiło generować pewne szumy i obraz może nie do końca był ostry, jednak... Obraz może nie był do końca ostry, jednak no, nie miałem innego wyjścia. Dlatego też przez dłuższy czas byłem zmuszony do korzystania z 15-pinowego złącza VGA, które charakteryzuje się charakterystycznym niebieskim kolorem złącza oraz śrubkami umożliwiającymi przymocowanie przewodu na stałe do monitora. Poza dołączoną podstawką pozwalał również na zamontowanie uchwytu w standardzie VESA 100x100 lub 10... Nie, 75x75 jednak nie ma. Dlatego też postanowiłem zakupić dodatkowy uchwyt do tego monitora ArtL01XS, który posiada dwuprzegubowe ramię. Dzięki niemu uzyskałem więcej miejsca na biurku i jeżeli nie korzystaliście do tej pory z takiego lub innego podobnego ramienia, to naprawdę polecam, bo jest to mega wygodne i pozwala nie tylko dostosowywać pozycję monitora w poziomie, lecz także... Ura! Tu! Tył! I przód! Oczywiście siłę, którą trzeba włożyć do takiego wyginania ramienia, można dostosowywać za pomocą śrub, które można przykręcać, odkręcać w zależności od potrzeb. Jednak ja wolałem, żeby te ruchy były bardziej ograniczone, żeby ten monitor nie latał sobie tak luźno na boki. Uchwyt ten posiada również dwa dodatkowe chwytaki na kable, dzięki czemu można sobie wszystko estetycznie poprowadzić, tak żeby nie rzucało się w oczy. Jednak wracając do tematu samych monitorów, praca na tym egzemplarzu była oczywiście o wiele przyjemniejsza i wygodniejsza niż praca na samym laptopie, jednak cały czas brakowało mi tego braku Full HD. Dlatego też moim kolejnym monitorem został Philips 243V5LHSB/00. Poza tym, że obsługuje pełną rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli, ma on o kolejne niemalże 5 cali przekątnej więcej od swojego poprzednika, a dokładnie 23,6 cala. Monitor ten również posiada matrycę TN, jednak w odróżnieniu do tej matrycy wykonanej w technologii LCD, ta jest wykonana w technologii LED.
A w połączeniu z faktem, że monitor ten posiada już złącze HDMI, to mogłem korzystać z cyfrowego przesyłu danych, a nie analogowego, jak w przypadku poprzednika. Jednak w tamtym czasie nie miałem takiej wiedzy na temat komputerów takiej jak teraz, a jako że nie miałem kabla HDMI, to przez długi czas korzystałem z kabla DVI oraz przejściówki DVI na HDMI, która wygląda mniej więcej tak. Jeżeli chodzi o różnicę w komforcie podczas pracy przy tworzeniu muzyki, to porównując chociażby te dwa monitory, ten dzięki rozdzielczości Full HD oraz niemal dwukrotnie większej przekątnej ekranu pozwala na pomieszczenie większej ilości elementów interfejsu użytkownika, a dzięki ostrzejszemu obrazowi wzrok nie będzie się męczył tak bardzo, zwłaszcza przy kilkugodzinnej pracy. Tak. Ale żeby więcej nie przedłużać, odstawię zasłużonych weteranów na bok i pozwólcie, że przedstawię wam nowego członka rodziny, który w swojej specyfikacji bije poprzedników o głowę pod każdym względem. Jeszcze krawa, jeszcze obóz. Dobra. A został im nie kto inny jak Yama G-Master G2770QSU. Przecież przez tego bydlaka mnie w kadrze nie widać. Występuje on również w wersji z dopiskiem B1, który różni się jedynie podstawką, która umożliwia regulację w pionie oraz obrót do trybu pivot. Jednak po pierwsze, tego dorwałem na promocji. Po drugie, mam już ramię, które pozwala na praktycznie te same funkcje, a nie powinno mieć problemu z udźwignięciem tego oto tutaj potwora. To, co przede wszystkim go wyróżnia na tle poprzedników, to 27 cali przekątnej ekranu, 165 Hz odświeżania, 0,5 milisekundy czasu reakcji, obsługa Adaptive Sync oraz HDR, a poza złączem HDMI posiada także DisplayPort. Także będzie to testować! A teraz pora na krótki unboxing. W zakupionym zestawie otrzymujemy podstawkę umożliwiającą regulację kąta nachylenia monitora, jeden kabel DisplayPort, jeden HDMI, jeden kabel USB typu A na B w standardzie 3.0, dzięki któremu możemy skorzystać z wbudowanego w monitor huba USB, jeden klasyczny kabel zasilający oraz instrukcje wraz z językiem polskim. Podczas nagrywania zawierzył mi się jeszcze taki uchwyt na kable, który można zamontować z tyłu monitora w podstawce. No ja niestety całkowicie o nim zapomniałem, dopiero sobie przypomniałem o nim, kiedy zobaczyłem nagrania na telefonie w domu, dlatego też dogrywam taką przebitkę, żebyście widzieli, że jest on również dołączony do zestawu. Każda z tych rzeczy została osobno zabezpieczona folią przez producenta, dla którego wielki plus. Wszystkie przewody są dosyć grube i na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie wykonanych całkiem solidnie. Wow! Dobór większości parametrów wymarzonego monitora był już dawno dokładnie zaplanowany oraz skonsultowany z moim kumplem Rafałem, którego serdecznie pozdrawiam. Moimi głównymi założeniami były minimum 27 cali dla jeszcze większej powierzchni roboczej, 1080 lub 1440p, co najmniej 120 lub 144 Hz, duże i dobre kąty widzenia, głęboka czerń oraz niski poziom minimalnej jasności ze względu na to, że często siedzę przy komputerze o późnych porach i po prostu nie lubię, jak ekran razi mnie w oczy. Do tworzenia muzyki wystarczyłoby spokojnie 60 Hz, jednak postanowiłem dołożyć parę stówek, by móc cieszyć się wyższym odświeżaniem w grach. Zastanawiałem się nad rezygnacją z rozdzielczości 2K na rzecz wygiętego profilu monitora, jednak finalnie pozostałem przy płaskim kształcie. Myślałem nad wyborem formatu 21:9, lecz zdecydowałem wziąć klasyczne 16:9 ze względu na nagrywanie widoku ekranu do filmów na YouTube, więc chciałem uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości. Przy podłączaniu monitora popełniłem pewien niewinny błąd, który trochę namieszał, jednak o co chodziło wyjaśni się w dalszej części filmu. Po uruchomieniu komputera przyznam szczerze, że trochę spanikowałem, że może być coś nie tak z monitorem, ale wystarczyło go po prostu włączyć.
Logo startowe walnęło po oczach niczym flash z Counter-Strike'a, ale to obraz, który pojawił się chwilę później, dopiero zwalił mnie z nóg. Mogę wręcz śmiało stwierdzić, że była to miłość od pierwszego wejrzenia, a to co od razu zauważyłem, opiszę wam pewnym porównaniem. We wszystkich poprzednich monitorach miałem wrażenie, jakby powierzchnia wyświetlająca obraz była schowana pod ochronną taflą dużo głębiej. Tutaj natomiast wygląda to tak, jakby obraz był wyświetlany tuż pod powierzchnią zewnętrzną, przez co wyglądem przypomina bardziej ekran smartfona. Z tego zachwytu przez pewien czas nie mogłem wręcz oderwać się od ekranu, a po wyłączeniu nagrywania aż się rozkleiłem od emocji. Dla kogoś z boku może być to głupie, żeby wzruszać się na widok monitora, jednak przypomniałem sobie to, na jakim sprzęcie pracowałem przez tyle lat, aż w końcu mogę cieszyć się z egzemplarza o takich parametrach. Prędzej czy później można spełnić swoje marzenia, jeżeli jest się wystarczająco wytrwałym. Przed dokonaniem samego zakupu postanowiłem obejrzeć parę różnych recenzji, ale żeby nie wierzyć na słowo ludziom z internetu, postanowiłem wykonać własne testy. Kurde, teraz wy macie to samo co ja. Na samym starcie postanowiłem porównać minimalny oraz maksymalny poziom jasności obu monitorów i tak jak na załączonym obrazku widać, jama z niemal pełnej czerni przechodzi do takiego poziomu jasności, że mimo stosunkowo ciemnej tapety w pokoju zrobiło się zauważalnie jaśniej. Oferuje ona także trzy tryby redukcji niebieskiego światła, które w moim odczuciu sprawują się całkiem spoko. Natomiast regulacja głębi czerni zrobiła na mnie mega wrażenie, bo autentycznie nie spodziewałem się, że pozwala ona na aż tak szeroki zakres. Poniżej znajduje się opcja saturacja, która pozwala dostosować nasycenie kolorów od naprawdę bardzo intensywnych po całkowicie czarno-białą skalę. Wśród dostępnych języków w menu oczywiście znajduje się również polski. Aby skorzystać z WQHD, należy wejść do ustawień systemowych, wybrać taką rozdzielczość i zapisać ustawienia. Na przykładzie DAW Waveform, z którego korzystam do tworzenia muzyki, zobaczcie, jak duże znaczenie ma rozdzielczość ekranu w stosunku do wielkości interfejsu u użytkownika i o ile więcej widać przy zachowaniu takiej samej przekątnej monitora. Pojawił się jednak problem ze zmianą odświeżania na maksymalną wartość, gdyż dostępna była jedynie opcja 144 Hz. Mimo tego różnica była od razu zauważalna, jednak nie jestem w stanie tego uchwycić aparatem, ponieważ nagrywa on jedynie w 60 klatkach na sekundę. Aby zobrazować temat osobom, które są mniej techniczne, zobaczcie film przygotowany przez kanał Wolfgang. Po dwukrotnym spowolnieniu nie jest to jeszcze tak dobrze widoczne, jednak przy czterokrotnym spowolnieniu widać, że dzięki wyższemu odświeżaniu obraz jest o wiele płynniejszy. Kolejne starcie polegało na teście UFO, aby porównać ghosting, co można przetłumaczyć jako smużenie. Zjawisko to polega na nakładaniu się obrazu z poprzedniej klatki na obraz obecnie wyświetlany. W starym monitorze od Philipsa jest to bardzo zauważalne, natomiast Yama wypadła w tym teście nieporównywalnie lepiej. Dzięki opcji Overdrive w ustawieniach monitora można zredukować dodatkowo ten efekt. Zwiększa ona szybkość zmiany koloru poprzez zwiększenie napięcia prądu w pikselach, ale ustawienie domyślne wypadło najlepiej. Następnie sprawdziłem, jak obaj zawodnicy wypadną w teście EIZO. Jest to wielofunkcyjne narzędzie pozwalające sprawdzić wiele parametrów, takich jak martwe piksele na poszczególnych kolorach RGB, gradienty, jednolitość i ostrość obrazu, czy czas odpowiedzi. W tej rywalizacji wyszła na jaw ogromna przepaść w kątach widzenia obu monitorów. Philips kąty poziome ma na tyle znośne, że można je zaakceptować przy normalnym użytkowaniu. Problemem jednak są tragiczne kąty pionowe i o ile patrząc od góry nie wypada najgorzej, tak patrząc od dołu widać, jak znacząco białe koła zmniejszają się ku środkowi. Yama natomiast oferuje genialne kąty widzenia na poziomie 178 stopni zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jest to odpowiednio po 89 stopni prawo-lewo oraz 89 stopni góra-dół. Oznacza to tyle, że patrząc pod ekran pod niemal dowolnym kątem, obraz będzie wyglądał tak samo. Różnice w kątach widzenia widać jeszcze dobitniej na teście Gamma. Przechylając się na boki widać, jak dalszy fragment logo zlewa się z tłem.
Patrząc od góry widać białe logo na tle biało-szarej flagi, a gdy spojrzy się od dołu, jej kolory zamieniają się miejscami, a logo staje się ciemno-szare. W przypadku Iamy taka sytuacja w ogóle nie ma miejsca. Bez względu na to, od której strony się spojrzy, napis przez cały czas pozostaje biały, a tło zachowuje jednolity kolor. Po przeprowadzeniu testów syntetycznych przyszedł czas na sprawdzenie monitorów w grze Battlefield 1. Ograniczenie w postaci niskiego odświeżania jest tym bardziej kłopotliwe, im bardziej dynamiczna jest gra. Poprzednio grywałem w Heroes and Generals, która jest o wiele spokojniejsza, przez co 60 Hz nie było aż tak dotkliwe. W Battlefieldzie jednak trafienie w cel jest dodatkowo utrudnione przez wstrząsy od wybuchów, przez co miałem wrażenie, że reaguje o wiele później niż moi przeciwnicy. Mimo ustawienia 144 Hz w systemie, w opcjach rozgrywki mogłem wybrać jedynie 60 Hz przy rozdzielczości 2K lub zejść do Full HD na rzecz 75 Hz. Po przesiadce na nowy monitor gra stała się przyjemniejsza dla oka, jednak w bardziej dynamicznych momentach rozmycie obrazu było na tyle problematyczne, że po rozegraniu zaledwie jednej rundy postanowiłem znaleźć źródło problemu i je wyeliminować. Na szczęście okazało się, że wystarczyło jedynie zamienić kabel HDMI na DisplayPort dołączony do zestawu, dzięki czemu w ustawieniach Windowsa pojawiła się opcja 165 Hz. Stary kabel zostawiłem dlatego, że nie mogłem się doczekać uruchomienia monitora i zapomniałem o tym, że jego standard może nie pozwalać na przesył obrazu o wymaganych parametrach. Dzięki użyciu programu MSI Afterburner miałem już 100% pewność, że widziany obraz dochodził do żądanych 165 Hz, co zresztą było od razu zauważalne gołym okiem. Ze swojej strony serdeczne dzięki, że zostałeś do samego końca, a jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy, to zostaw suba, bo to mega pomaga mi się rozwijać. Jestem również bardzo ciekaw waszych opinii na temat mojego nowego studia, bo trochę zajęło mi czasu, żeby przygotować to wszystko tak, jak to wygląda teraz. Dlatego też zachęcam do podzielenia się swoją opinią w komentarzach, a i łapka w górę przy okazji nie zaszkodzi. Mówił dla was Kacper i do zobaczenia w kolejnym muzykanał. W połączeniu z faktem, że monitor ten... Jeszcze kabel bym znowu urwał. W połączeniu z faktem, że monitor ten obsługuje złącze DVI, mogłem w końcu skorzystać z cyfrowego przesyłu sygnału, obrazu i dopiero na nim miałem okazję zobaczyć różnicę między... wykorzystywanym wcześniej z łączem analogowym do obecnie współcześnie wykorzystywanego złącza cyfrowego. No, nie sięgam.